Dzień dobry, hejka, witam Państwa. Jak zwykle ten vlog będziecie już mieli pewnie wieczorowego czasu, a u nas jeszcze dosyć dopiero popołudnie. Ja jestem na lunchu, oczywiście pracuję z domu. Idę dzisiaj na Alfa i nie wiem, na Instagramie już mówiłam niektórym z Was. Na razie nie mam potrzeby takiej, żeby tutaj Wam wszystko powiedzieć. Dzisiejszy vlog jest o czym innym, ale Alfa dzień będzie dedykowany chyba, o ile dobrze pamiętam, będzie dedykowany naszej znajomej sąsiadce, która zginęła tragicznie. Praktycznie można powiedzieć, zasztyletowana przez swojego syna przed ich domem. Ona też chodziła na Alfa. Udzielała się bardzo w kościele, była osobą, która również udzielała komunii, tak więc, ale dzisiejszy vlog nie chcę poświęcić temu, chociaż na pewno o tym wspomnę, bo jej syn cierpiał i cierpi na chorobę psychiczną i uważam, że powinno się po prostu o tym mówić, nie powinno się wstydzić. O ten temat zahaczę, ale na razie zobaczymy, jak się dzień potoczy. Pokażę Wam Alfa. Wiem, że tylko będą robili obiad, który miał być polskim obiadem. Raczej schabowych tam się nie spodziewam, ale jak mówili, że będą robili ku jej czci polski obiad, bo zawsze tam na Alfa mieliśmy obiad, no to zobaczymy, co wykombinują. Zapraszam Was na vloga. Moi drodzy, u nas w sumie nie tak jak w weekend, żeby było 30 stopni, ale bardzo ładnie doszło do 13. Słoneczko świeci. Ja muszę paczkę odpakować, bo tu stoi już 4 dni. Dobra, pracę, pracę w rom. Jeszcze tamte, tutaj o te kamienie. Mąż tego do końca nie porobił tak, jak miało być. Ładnie mi nawet obczyścił, bo tu był taki okrąg od doniczki. No super, cieszę się. Ale ma te kamienie niby ładnie poukładać. No ale co? Drzewka zielone, ładna pogoda, jest wtoreczek. Nie wiem, czy na środę zdążę do Was z vlogiem, czy nie. Zobaczymy, ale dzisiaj chciałam troszkę posprzątać dom. Tak. Pani przychodzi raz na miesiąc, a ja lubię sobie co 2 tygodnie, żeby nie było za brudno ogarnąć. I teraz tak, jeszcze, ponieważ patrzę na ten bukszpan, to Wam powiem coś na ten temat. Wielu z Was mi pisało na Instagramie, pod vlogami, że bukszpan jest trujący. Dziękuję Wam bardzo za zainteresowanie i tak jest. Ale jest to roślina dziwna, ma ileś chyba 20 czy 30 odmian i tak samo jak jest trujący, tak również jest leczniczy. Więc słuchajcie, ponoć, jeżeli by się samo dotykanie bukszpanu, i teraz tak, ja mówię, u mnie się w rejonie mówiło gryszpan i pokażę Wam, bo właśnie trafiłam na pierwszy lepszy artykuł, zadałam po angielsku pytanie, czy bukszpan jest trujący i znalazłam artykuł, który po prostu mówi i mówi też, że ludzie nazywają bukszpan albo gryczpan, zależy, albo gryszpan, zależy właśnie od rejonu. Więc myśmy na to u mnie w rodzinie, bo nawet nie wiem, czy to jest wielkopolskie, mówili gryszpan. Widzę, że to w tym roku, bo w zeszłym roku nie wiem, czy ktoś mi zwrócił uwagę, nie wiem od kiedy jest wiadomo, że on jest trujący. Na pewno już od wieków, ale jakoś nie wiem, nie pamiętam, żebym zwróciła na to jakąś szczególną uwagę. Więc fakt, że ja wbiłam w szynkę i często żeśmy tak robili. Teraz będę się po prostu starała gdzieś w koszyczek, tak jak robię to w koszyczku, a nie wbijać w jedzenie, czy tam w kromkę chleba. Bo tak jak mówię, jest trujący, ale tak samo jak jest trujący, tak może nam
pomóc, jeżeli na przykład robimy wywar z gryszpanu. Ja Wam pokażę, jaki artykuł na temat tego znalazłam i powiem Wam, że właśnie tam było napisane, że nie tyle co dotykanie jest trujące, właśnie, że nie. Musielibyście nawet nie liście zjeść, zależy od człowieka. Jeżeli by się zjadło liście, ale bardziej, jeżeli zjadłoby się owoce, czyli i zrobimy sobie test, wyjdziemy na zewnątrz, bo chcę poszukać, ponoć jak są jakieś drobne ziarenka owoców, trzeba by było co najmniej tych ziarenek zjeść z krzaka 5 bądź więcej, żeby się zatruć i mogłoby się to objawiać na przykład jakimiś wymiotami, bólem brzucha. Do śmierci, no to jeszcze chyba daleko, ale wiadomo, przezorności nigdy nie za wiele, tak więc idę poszukiwać, jak to wygląda, te całe kuleczki tego bukszpanu. Dobra, więc jest, o, chyba o to chodzi, już tu teraz widzę na początku, trzymając to, poczekajcie, bo za blisko, tutaj chyba te kwiatki, chyba to o to chodzi, wiecie, jakby ktoś tych kwiatek, ja sobie zaraz umyję ręce, ale chyba to chodzi o te pęki. O to chodzi. Nawet się nie przyglądałam, nawet nie wiedziałam, że to może być to. Bo te kuleczki, te kwiatki, zobaczcie, jak tu już jest to rozwinięte, także generalnie, o, tutaj widać bardziej, o co mi chodzi. Chyba chodzi o to. Chyba o to chodzi. O tę część. Dobra, umyję sobie zaraz już ręce, a jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że powiedziałam Wam, że pójdę na Alfa, tak? I troszkę jestem niepocieszona, to znaczy pewnie pójdę, chciałabym, bo na pewno będziemy się modlić za Beatę i w ogóle, ale chciałam dodać, że no koleżanka mi przypomniała, no totalnie, słuchajcie, skleroza. Ja mówię, no nie jedziesz dzisiaj po dzieciaków, ona, ja, przecież twój jest, ty dzisiaj jedziesz, więc Dawid ma swój samochód, Kuba, Dawid zabrał dzisiaj samochód, Kuba nie ma i dzisiaj mam 4 osoby do odebrania, chłopaków, więc właśnie, bo mają mit, okazuje się, że przypadł wtorek i mają mit. Dobrze, że ten mit mają w swojej szkole, czyli tak teoretycznie powinni skończyć 5:30, a wszystkich po rozwoże będzie po 6:00, no i wpadnę później na ten obiad, żeby po prostu wpaść, ale czy ja zdążę na całe Alfa dzisiaj, tego nie wiem. No, a teraz zobaczcie troszeczkę jeszcze tą informację o bukszpanie. W tym artykule znalazłam, że można również nazywać gryszpan bądź gryczpan, więc ja będę mówiła gryszpan, tak jak byłam nauczona. W każdym razie w polskich sklepach sprzedają go już w pęczki, taki, wiecie, jako symbol do koszyczka. Przynajmniej zawsze tak co roku sprzedawali. Ja nie byłam w sklepie polskim przed świętami, mówiłam Wam, więc tego nie mogłam zobaczyć. W każdym razie tutaj jest napisane, do czego można stosować jako wywar, na trądzik, na inne schorzenia, dolegliwości, ale nie polecają po prostu stosować samemu. Trzeba się skonsultować, a w ogóle jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że miałam drugi krzak gryszpanu, ale po latach zrobił się praktycznie połowa tego krzaku i żeśmy co roku wycinali. Krzak patrzył na tyły domu i praktycznie, tak jak tutaj w artykule pokazują, że jak już są złote liście, tam były kompletnie suche, brązowe. Pół krzaka było martwe, musieliśmy go całego wyciąć. Zresztą ja tak piełam, bo mój mąż to jest taki, że często on chce uratować, a ja miałam tam inny plan i w sumie tam jest teraz mięta, jeszcze będą kwiatki jakieś inne w tym roku, także mi wcale tego krzaku nie jest szkoda, bo mamy gryszpan na froncie i to bardzo okazały. Oh my goodness! Musiałam odpalić szybko kamerę, bo Whoopi Goldberg w jej programie The View, znaczy to nie wiem, czy jest to jej program, to jest 5 kobiet, teraz jest reklama. One generalnie przedstawiają różne takie polityczne wydarzenia i nie tylko. Teraz mówią o białym 85-letnim dziadku, który
ciemnoskórego chłopczyka postrzelił. Chłopca, nie wiem ile on ma, 14 lat czy ileś, muszę zajrzeć. Ale ta sprawa Beaty mi zagarnęła też, tak wiecie, no wiadomo, Polka, tak głowę, że wiem, że coś przez weekend właśnie się stało, że czarny chłopczyk poszedł po swojego brata do domu kolegi i po prostu pomylił dom, był chyba o jeden dom czy dwa domy dalej, a dziadek jak go zobaczył, nie pytał się o nic, tylko po prostu go zaczął strzelać. Więc ja rozumiem, że dziadek się boi, ale to już bierzemy, tak jak Łupi powiedziała, już wskakujemy na inny poziom. Teraz nawet dziecko nie może zadzwonić, ktoś nie może zadzwonić do drzwi, no bo dziadek bierze strzelbę i patrzy, tak? No ale z jednej strony, no w tym przypadku nie wiem, no. Dobrze, że chłopak przeżyje, ale nie wchodząc już na temat rasizmu, tutaj musiałam, słuchajcie, odpalić kamerę, a i tak nie zdążyłam. Mówi, że co roku wspominają święto Yom Kippur i tych, którzy przeżyli podczas II wojny światowej. Mówiła też o uprising, Warsaw uprising, czyli ten taki, ja już znowu mnie ktoś zlinczuje, to właśnie Warsaw uprising, że jest nawet muzeum w Warszawie, myśmy byli z Jamesem chyba z 8 lat temu, jak byliśmy w Polsce, i wymieniają imiona, nazwiska osób, które pomogły właśnie Żydom podczas II wojny światowej i również podczas Warsaw Uprising. Więc po przerwie będą pokazywać co i jak. Jestem tego bardzo ciekawa. Tak więc bardzo fajnie, że o tym wspominałem. W życiu bym nawet nie pomyślała. A tu jeszcze klip z dnia poprzedniego, ponieważ wiele z Was lubi Clean With Me, więc zaraz Wam powiem, co tutaj ogarniałam. Tu zabrałam się za uporządkowywanie dekoracji świątecznych, wielkanocnych, serwetek, różnych palemek, innych rzeczy. Musiałam to zrobić w szybkim tempie. Zajęło mi to ponad godzinę, powiem Wam szczerze, obejść tak wszędzie. Ja generalnie miałam na właśnie wejściu i w pokoju jadalnym, tam gdzie jedliśmy śniadanie wielkanocne. Także nie było tego aż tak dużo, no ale troszkę się nazbierało. Tu przy okazji wysprzątania uschniętego gryszpanu zwróciłam również uwagę na te kwiatki czy matrujące. Oczywiście od razu umyłam sobie ręce, ale po prostu doszukiwałam się tego tu też. Jak widać troszeczkę wcześniej, gwiazda betlejemska nie bardzo chciała się, moi drodzy, zmieścić, no więc musiałam ją odłożyć na bok i znaleźć dla niej inne miejsce. Tam jeszcze stoi zamówienie, też muszę je otworzyć z TJ Maxa, także po kolei swoje jeszcze to musi troszkę odleżeć. Tu nie wiem, czy zauważyliście, ale jak ja to mówię, włączyło mi się ADHD, no i po prostu zaczęłam wszystko czyścić, odkurzać. Jak już przeleciałam stół w jadalni, zmieniłam obrus, no to zaczęłam wszystkie półeczki, jak widzieliście, nawet te haki na zasłony, dookoła wszystko po prostu przetarłam i tak samo zrobiłam z pokojem drugim, tym niewykorzystanym, jak ja to nazywam, biały afrykański pokój. No a następnego dnia będę robiła sobie resztę domu. Moi drodzy, ja nie wiem, no. Chciałam być na tym alfa, bo nie byłam w zeszłym tygodniu, ale nie wiem, to już jest chyba ostatnie spotkanie. Jak nie, to za tydzień spróbuję się zamienić z koleżanką, no bo dzisiaj jest znowu, wypadł dzisiaj znowu mit. Jak wypada mit, a wypadł ten mit i dla Dawida, i u Dawida, i u Kuby, a ja u Kuby mamy tak zwany carpool, czyli są cztery mamy. Jest nas cztery mamy i każda odbiera jakiegoś tam dnia. Ja z Asią się powtarzam. No jedziemy tutaj właśnie jego odebrać i kolegów.
No i nie wiem, do której będzie, w każdym razie często jest lekko do godziny 19, no a alfa się kończy o 20. 19 to już jest w zasadzie jakieś tam podziały na grupy i dyskusja, o czym to wszystko było, także no raczej dzisiaj miałam wielką ochotę, bo się nawet wymalowałam i w ogóle i nie wiem dlaczego, no tak jakoś nie pomyślałam, że ja dzisiaj kompletnie mając ten grafik, że muszę pojechać po dzieciaki, no to niestety, ale kompletnie nie będę mogła pojechać po... nie będę mogła pojechać na alfa. Cóż. Także nie jestem za bardzo pocieszona, tym bardziej, że to był taki meeting, żeby uczcić pamięć Beaty, no ale co ja zrobię? No, w każdym razie, no, jestem tutaj na meczu, chociaż w zasadzie tego meczu już ponoć, znaczy generalnie niewiele powinno już go zostać, no ale zobaczymy. Może akurat jeszcze się uda coś zobaczyć, a może się uda tak, że skończą wcześniej. Ale to i tak zawsze tak jest, że jak dowożą inne szkoły, bo z kolei teraz jest tutaj u Kuby w gimnazjum, no ale jak dowożą inne szkoły, to zanim się zaczną te zawody, zanim to, zanim tamto, jeszcze pełno jest samochodów i nie wygląda na to, że odjeżdżają, czyli po prostu pewnie jeszcze zawody w pełni, więc wyjdziemy z... Nie wiem. Widzisz Alexa? Yeah, she's right at this right jeans. Okay, chcesz wyjść? He put his hand. Chodź, wyjdziemy. Hold on. He's got no loyalty. You. Oh no, he doesn't go yet. Did you? No, no, no. Don't go. Don't go closer. We're gonna watch him from here. Wiozłam wszystkich chłopaków, jednak się okazało, że zdążymy na alfę, to znaczy już 10 minut jest alfa, ale no będziemy tam spóźnieni z 15 minut. I powiem wam tak, właśnie wyjeżdżam z tego neighborhoodu na drugiej stronie, gdzie są te domy szeregowe, tam gdzie był ten wypadek, to morderstwo. I tak jak myślałam, nic nie jest zabezpieczone żółtą tą wstążką, no bo to nie było morderstwo takie, gdzie by szukali winnego, tylko po prostu od razu wiedzą co i jak, więc nie było nic zatejpowane. Beata zawsze miała kwiatki, teraz też kwiatki ładnie przed jej domem stały. No. Szok, no normalnie ciężko powiedzieć cokolwiek, wiecie co, no bo człowiek nie wie co powiedzieć na ten temat i co tydzień. Jeden dzień jesteś, drugiego dnia już cię nie ma. To jest po prostu tragedia, tragedia. Nie mogę uwierzyć, że już po prostu jadę tam na alfa i jej już tam nie będzie. Zawsze była, a teraz jej już po prostu nie będzie. Nie, Pawek, nie o tym mówi mama. Nie będzie ten takiej pani, co miała akcydent. Pani, co miała akcydent, nie będzie tam właśnie. Coś się dzieje się. Pogotowie jedzie. Już w sumie i karetka pogotowie. Jechał jeszcze też wóz strażacki. Policjanta żadnego nie było, no jakiś wypadek, ale się słuchajcie pieprznęło. O, a tu takie światło mamy,
wiem, czy to widać. O, teraz już przestało migać, to zawsze miga, jak jedzie, jadą pojazdy uprzywilejowane. Tam taka przeszła strzała. Tu w końcu wypisuję do Was kartki, miałam ich bodajże 5. Wszystkim zainteresowanym wysłałam zdjęcia, żeby Wam pokazać, że już ze znaczkami lecą. Wiem, że ludzie dostają czasami w tydzień, 10 dni, czasami 2 tygodnie, czasami 2 miesiące. Parę osób nie dostało nigdy. Tak więc jeżeli dostaniecie karteczkę ode mnie, to uprzejmie proszę, dajcie mi znać, czy oznaczcie mnie na przykład Instagramie. Ja mniej jestem na Facebooku, więc mogę tego nie zauważyć. Albo po prostu napiszcie mi prywatną wiadomość i będę wiedziała, że po prostu doszła kartka. W każdą kartkę wkładam dużo serca. Zawsze coś namaluję, dorysuję. Niektóre kartki mają obrazek, co Pawełek namalował, jak jest mały i się mieści. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to proszę zróbcie to, podajcie dalej. Łapki w górę bądź też w dół, jeżeli się nie podoba. Komentujcie, zadawajcie pytania, a ja będę po prostu na nie odpowiadać. No i do następnego. Bye!